Siema, siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Work in Progress mapy Łódzka Wieś. Wiem, że nie było dość długo odcinka z tej serii. Już wam mówię dlaczego, ale na wstępie zostawcie suba, bo lecimy po 800 subskrypcji oraz zostawcie pod tym filmem 30 łapek w górę, bo widzę, że aktywność na kanale troszkę spadła. Wiem czemu, przez YouTube'a, bo nie wysyła pewnie powiadomień. Z drugiej strony też jest szkoła, no i możliwe nie macie czasu oglądać. Wiem jak to jest, ale zostawcie tę łapeczkę w górę dla zasięgu. No i już wam tłumaczę, dlaczego nie było tak długo odcinku. Otóż dlatego, że wiecie, trzeba się szkoła, trzeba było się uczyć, wiadomo, i te sprawy szkolne. No i nie było czasu, jak wiecie. Rzadko mapę robiłem, weekendami głównie. No i tak nie chciałem wam też tego odcinka nagrywać znowu wcześniej, no bo mało było zrobione, no i wiem, że mało by było do pokazania też równie dobrze. Nie chciałem po prostu trochę tak, taką dłuższą przerwę zrobić od tej serii, żeby było co wam w ogóle pokazać. No jak widzicie, już jest zmiana niewielka. Jak pamiętacie, to nie było tak. Gdzie? O, znajdujemy się właśnie tutaj. Może już coś kojarzy. Zaraz wam wszystko pokażę, co dodałem, co zmieniłem, jak ta mapa teraz wygląda na chwilę obecną. No to wy napiszcie komentarz hashtag zmiany, a ja wam przytnę serduszko. No i zaczynamy pokazywać wam tą mapę. Dobra, więc pozwólcie, ja sobie trochę czas przy, znaczy się trochę ponieść. I tak, jak widzicie, dodałem lampy uliczne. Jak widzicie, są właśnie już dodane. Tu zmieniłem rów. O, dobra. Tutaj, jak pamiętacie, była taka właśnie skarpa była. Zmieniłem to. No i dodałem taki rów tutaj, taka woda dość. O, myślę, że wam się podoba. I od razu są też oczywiście supy też. Cała elektryka już jest zamontowana. Czekajcie, może sobie teraz zmienimy czas trochę. Chciałem wam pokazać te światła jak świecą, ale już widzieliście, więc co będziemy pokazywać dalej. Tutaj no, też jest rów po tej stronie, jak widzicie. No jest taki, o. Bo tutaj nie było rowu, jak pamiętacie. No, wydaje mi się, że tak będzie po prostu ładniej. No i tak realnie z drugiej strony, no bo... Jak tutaj była ta taka skarpa, taki wał tutaj. No to tak pomyślałem sobie, że tak nierealnie to wygląda i zmieniłem. To lecimy dalej. Tutaj no też rów jest zrobiony z taką, o, jakimś terenem zalanym właśnie tutaj. Cały czas sobie elektryka leci, tu też dodałem niedawno. Tu się ktoś, ten teren tutaj trochę ogarnąłem, bo nie było, jak pamiętacie, ten domek się buduje. Z jakąś taką tutaj kupę ziemi, czy piochu dodałem. Co tam więcej, to w ogóle ma kolizję? Ma. Jakby nie, ma kolizję, przecież ja zaraz tak latam, wiecie. Dalej, co tu się zmieniło? Chodnik chyba wam mówiłem o chodniku. Chyba tak, tak mi się wydaje. Dalej to mamy... No tutaj trochę drzewek dodałem. Takich mniejszych. Jakieś tutaj ozdoby. Ale to mniejsze o to. Dalej lecimy sobie. Tutaj chyba się zmieniło. O, tu właśnie tutaj. Dalej oświetlenie jest całe. Słupy uliczne. I tutaj ten... Jakby... To skrzyżowanie na wsi. Tu jeszcze wiem, że brakuje różnych takich znaków i tego... I tym podobne, to jeszcze dodam wszystko. Tam się raczej nic nie zmieniło. Tutaj dodam łąkę, tu będzie łąka. Na jakiś teren... Zieleni tutaj. Sorry, że to lewituję, ale ustawiłem to tak. Bo użyję tego na mapie. Tu zakrzeczenia, boisko jakieś, można oczywiście grać w piłkę, teraz wam nie będę pokazywał, ale można. To jeszcze tutaj budynek, to jest taka remiza wiejska, powiem wam, ale to jeszcze do zmiany będzie, powiem wam naprawdę, bo... No bo to mi się nie podoba, jak sam widzicie, to jest takie... Może sam to wymodeluję, jak będę miał czas, ale tekstury mi się nie podobają, to jest takie zdrutowane, że wam powiem. Dalej, tu... Doszła droga. Drzewka jakieś, tutaj pola. Popowiem trochę o tym później. Tu będzie skup. Droga już jest zrobiona praktycznie. No do końca, przez całą mapę już jest droga zrobiona. Dalej, co my tu mamy? Tu jedno takie większe pole.
O, takie właśnie poletko. Dość spore, jak sami widzicie. Jakieś tutaj tereny. Zieleni. Tutaj te długie pola. O, tu łąka będzie. No, tak to się wszystko prezentuje. Tutaj trochę teren ogarnąłem. Jak pamiętacie, tutaj było trochę tak, tak się w dół jechało i dopiero pod górę, ale to jest ogarnąłem troszeczkę, to jest od razu lepiej. Tu jeszcze gospa będzie modelowany przeze mnie. I tutaj takie zmiany, no. Co wam mogę pokazać? Sami już widzicie, sami zresztą. I tutaj te pola po tej stronie dokończyłem. Tu taka dróżka za tymi jakże gospodarstwami statycznymi oczywiście. Pola są już no skończone praktycznie tutaj na tej stronie mam mapy. Narysowane wszystkie, tylko jeszcze miedzę zrobić. I to będzie wszystko, tu jakaś droga polna, która tutaj leci sobie do tego lasu, bo tu będzie las. Jak sami widzicie, to jest taki duży napis las, że tu będzie. I tu zrobię las. Spory będzie, wiem. Co tu więcej wam pokazać, no. Elektryka oczywiście jest. Też. Tutaj chyba się nic nie zmieniło. Pole jest, tam też będą pola dalej. Tutaj chyba miedzę narysowałem, jak pamiętam, bo nie pamiętam, czy pokazywałem, ale tutaj już miedze są. Nawet to nie tak źle to wygląda. Tutaj dalej las powstał właśnie, który robiliśmy na streamie. On trochę FPS-ów obniża, jak zobaczcie. Ja mam teraz FPS-ów 40 podczas nagrywania. No nie wiem, będę musiał go jeszcze jakoś przerzedzić, bo w lesie mam... Tu jest najwięcej, tutaj jest największy spadek, bo spada do 40. A tu jak się potem popatrzeć, to tu jest może trochę więcej już. Aczkolwiek... Nie powiedziałbym. Ale to jest trochę jakby tak płynniej też z drugiej strony. Ale FPS-y spadają, będę musiał coś właśnie jeszcze zrobić z tym, bo tak nie może być, żeby tak drobiło strasznie te FPS-y. Bo ja mam kompa średniego i jak widzicie, no, FPS spadają. W środku las gęsty nie jest, trochę po brzegach jest i drzew nawalony, ale to jest las, powiem, iglasty las, więc no nie może być rzadki, no bo te iglaki, więc są gęste, to wiecie. On taki jest trochę, widzicie, spory ten lasek tutaj. Ale myślę, że mi ładnie wyrzutuje, też będzie jeszcze cały czas sobie leciał. Takie zakończenia lasu. Myślę, że to spoko wygląda. No tak, może polecimy teraz dalej do tamtej części. Mapy. Bo tutaj się chyba najwięcej zmieniło. O właśnie, tutaj doszła łąka. Tu taka dość fikuśna. Będziecie musieli się trochę nieźle pobawić z nią. Bo drzewek nastawiałem, tu taka wysepka też. Tutaj chyba na raz praktycznie przejechania kosiarką rotacyjną. Tu teren zalany. Też krzaczory. I tutaj się jedzie. Tu też jakieś drzewka. Jedziemy dalej. Tutaj lasek. On tak nie obniża oczywiście FPS-u, jest 60 stałe w tym miejscu. Ogólnie ta mapa jeszcze nie była optymalizowana, więc... Ale nawet... Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o te FPS-y. Dalej tutaj tak to wszystko się prezentuje, jak sami widzicie. Tutaj mi się właśnie podoba ta łąka. Jest to pod takim fajnym kątem. W ogóle ładny tu jest mostek, już wam pokazywałem, bo było, co będę dotąd. Tej łąki nie było jeszcze, to było tylko miejsce. Tego w ogóle wszystkiego nie było, praktycznie było zrobione, dotąd było zrobione, tak? Raz ich krzaków tutaj. Ale tu będzie oczywiście las. No bo tu będzie tarta gdzieś zrobiony, jeszcze go nie zrobiłem, ale zrobię niedługo. Tu będzie las tutaj oczywiście, wszędzie tutaj, także. Tak jak tam zresztą. Tu już zrobiłem zakończenie mapy. Myślę, że
No, jakoś nie prześwituje bardzo, ale jakoś to zakończenie, powiem wam, nie laguje. Więc to jest fajne, że nie ma lagów, wtedy właśnie takie fajne miejsca, jak sami widzicie. Takie właśnie wcięcie i się będzie fajnie pracować. Tu coś chyba obniża FPS. Może trochę, ale no. Jeszcze się to ogarnie wszystko. Tu coś. Nie wiem właśnie, chyba któreś to drzewa o tak obniżają te FPS-y, ale to. Zobaczymy jeszcze. Tutaj raczej to już nie będę nic dawał, tylko tu może coś jeszcze dodam bardziej, żeby więcej tu drzew, żeby tutaj nie było tak puste znowu. Tak samo tu może coś więcej. Tutaj też lasek doszedł za tym stawem, bo tak jest praktycznie w realu. Co to tak obniży, ludzie? Tu łąka za tą gospą sadyczną. Taka dość sporawa. Tu też taki, o, górka taka dość spora, tak jak tutaj. Też miedzy są porobione, jak sami widzicie już. Nawet tutaj ta strona, powiem wam, że ładnie wygląda. O, fesję sobie schowam. Tu łączka będzie też. Nawet już chyba nie będę rysował, tak jak tutaj. Właśnie zmieniłem teksturę, jak sami możecie zauważyć. Zatem takie tekstury gleby ładne są. I taka tekstura po łące, też taka właśnie. No, mi się podoba. Możecie napisać w komentarzu, co wy o niej sądzicie, bo mi się naprawdę podoba ta tekstura. I właśnie chyba tej tekstury tej nie będę tutaj malował. Tu będzie łąka. Tu też to niedługo, niedawno robiłem. Tutaj droga prowadzi, o, taka donikąd jakby, o. Donikąd. Tu zakończenie. Też takie pola tutaj są, takie większe tutaj trochę, bo to pole będzie dla was, a te pola już nie będą dla was do kupienia. Czyli tu będzie taka fajna granica zrobiona, gdzieś za tym laskiem zrobię ją. O, tutaj chyba jakoś ona będzie sobie lecieć. Tak jakoś ją zrobię. Wiecie, o co chodzi chyba. Tutaj dalej też łąka taka tu, takie tutaj taka mniejsza łąka, tu taka większa, bardziej prostokąt, tutaj takie pola. Mniejsze troszkę, ale też jakąś tam powierzchnię mają. Dalej, co my tu mamy? Dalej, no pola. Głównie tutaj już droga jest też do końca narysowana. Rowy po obu stronach są. Nie wiem, czy tutaj będę robił jakieś wodę w tych rowach. Tak jak tam na początku, co pokazywałem, ale nie, zobaczymy. Może będę gdzieś tam troszeczkę tej wody, nie wiem, zobaczymy. Się jeszcze zastanowię. Tak jak wam mówiłem właśnie w tym drugim odcinku z tej serii, że tutaj jest łąka, ale raczej nie ma. Pomyliłem się, no i tu może ją jeszcze namaluję. Zobaczymy, może to zrobię jeszcze. I tu jeszcze nie mam miedz zrobionych, ale pola są mniej więcej. Tu już taki zagajnik właśnie jest, można sobie wejść, o. Widzę, że to ładnie mi wyszło, jeszcze to trochę będę musiał dalej poprowadzić, bo to takie na razie krótkie wyszło. Trzeba będzie to jeszcze miedzy narysować wszędzie. No i tutaj dalej. Tu się zająć, tak jak już mówiłem, tu będzie łąka, lasek, jakieś pole, może jedno wielkie, niewielkie. No i tutaj trzeba, głównie będę musiał się niedługo zająć tym terenem, żeby tutaj już móc coś robić dalej. Tu będzie biegozownia gdzieś ukryta. Ja myślę, że tutaj w tym miejscu, gdzie się ukryje. Zobaczymy, jak to wszystko jeszcze wyjdzie. A na pewno się dowiecie wszystkiego w kolejnych odcinkach z tej serii, bo mamy dopiero trzeci, jak się nie mylę. Tutaj się nic nie zmieniło, tu jeszcze będą takie bardziej jakieś drzewka, trzeba będzie dodać. Tutaj drzewka na tym terenie i tutaj jakieś też. Tu może też z kilka drzewek, tu też właśnie chyba chcemy dodać, żeby nie było tak tutaj pusto oczywiście. No i co? Tu też jakieś drzewka, krzaczorki. Tu muszę dokończyć jeszcze tą gospę. Tą gospę muszę dokończyć jeszcze, tą. O. Powiem wam tak, że tą gospę to wczoraj robiłem sobie wieczorkiem.
No i jak robiłem coś tam, jakieś tam kombinacje w Jansie, program mi nie chciał odpowiadać, nagle wywaliło Jansa, nie musiałem od nowa robić tamto. Ten właśnie, bo poprawiałem też wczoraj. Jak to nagrywam, to wczoraj. Właśnie ten rów, co tu robiłem, tą skarpusę i w ogóle. Też musiałem to wszystko od nowa robić, bo mi Jansa wywaliło i niestety, no. Już mi się tego nie chciało robić, ale to na kolejny work in progress zrobię. I jeszcze muszę tutaj, o. Te wrótnie ustawić ładnie, żeby nie było tutaj tak. Żeby nie było tak pusto. No i co? No już tutaj widzę, że chyba mamy. Nie wiem, 20 minut odcinka chyba już jest. Może, nie wiem zresztą. Nie spojrzałem nawet, o której rozpoczęliśmy odcinek. Gdzie tu już nie jest tak pusto, jest trochę drzew. Nie tak jak tam, o, pusto, a tu. Jak widzicie, ładnie jest już. Coraz ładniej się robi i będzie jeszcze ładniej na tej mapie. Zobaczycie, że to będzie wizualnie chyba najładniejsza mapka. No to co, my sobie zakończymy odcinek w takim oto miejscu. Jeżeli wam się mapka podoba, to zostawcie łapeczkę w górę dla niej chociaż. Napiszcie w komentarz hashtag zmiany, ja wam przypnę serduszko. Ja was. O tu właśnie, jak widzę. Drzewka trzeba będzie postawić. Zrobię sobie screenshota. O. Ja się z wami teraz oczywiście żegnam. Do kolejnych odcinków z tej serii. Trzymajcie się. No i cześć. Na razie. I can fly.